Partnerem podcastu Niezłe Aparaty jest sklep Fotoforma, w którym znajdziecie największy wybór aparatów i obiektywów wszystkich liczących się marek fotograficznych. Sam zresztą kupiłem tam swój sprzęt i zwróćcie uwagę, że każda marka ma w Fotoformie swojego opiekuna, więc kiedy skontaktujecie się z tą osobą i powołacie na podcast Niezłe Aparaty, to myślę, że możecie liczyć na ciekawą ofertę. Więcej informacji znajdziecie na stronie fotoforma.pl. Jacek Siwko z tej strony, po drugiej stronie Natalia Sobotka. Cześć Natalio. Cześć, cześć. Jakbyś mogła w kilku słowach opowiedzieć o sobie słuchaczom? Cześć, jestem Natalia Sobotka, jak już mnie tutaj Jacek przedstawił. Od ponad 10 lat zajmuję się fotografią, a od 5 lat fotografią ślubną. Jest to moja największa pasja, ale no przerodziło się już to w pracę. A lubisz tą robotę? O Jezu, kocham tą robotę, naprawdę. I uważam, że mam ogromne szczęście, że mogę łączyć to, co kocham i może być to moja praca, także no jest to wspaniałe uczucie i naprawdę codziennie jestem wdzięczna. Wymarzona sytuacja, tak? A nie czujesz się właśnie dzięki temu, jakbyś była na takich życiowych wakacjach? Przyznam szczerze, że po tym sezonie nie czuję się, jakbym była na życiowych wakacjach, ale czasem faktycznie mam takie myśli, czy nie jest mi za dobrze. Ale staram się gdzieś to tam wyprzeć, bo wiem, że bardzo dużo, dużo pracy poświęcam na to wszystko, co teraz robię. Także jest to fajne, ale czy to można nazwać życiowymi wakacjami, to bym nie powiedziała. Zanim zaczęliśmy nagrywać, to rozmawialiśmy krótko o tym właśnie zmianie sprzętu. Nie wiem, kiedy ty zmieniłaś, ale ja też jakiś czas temu zmieniałem i oboje odkryliśmy, że jesteśmy kanoniarzami, chociaż podobno o mnie jakieś tam inne plotki krążą. W każdym razie taka myśl się pojawiła, że ludzie to się tak bardzo jakoś tak mocno antagonizują, że jedni tam są na Sony, inni na Nikonie, no nie? I te wojny takie. I ja powiedziałem ci, że ja coś tam skrytykowałem Canona R5, bo coś mi się tam nie podobało i dostałem jakby atak ze strony też ludzi, którzy jakby na tym samym systemie są. I jak myślisz, z czego to wynika, że ludzie tak mocno emocjonalnie podchodzą do tej kwestii sprzętu, czy też określania się jako, o ja jestem kanoniarzem? No właśnie nie wiem, z czego to wynika i tak średnio to rozumiem. Ja to właśnie, jak ci już tam wspomniałam, po prostu pierwszy aparat, który gdzieś tam dostałam, którego ja sama nie kupiłam, to był Canon i po prostu zostałam już przy tym Canonie i kompletnie jakby też nie lubię zmian. Więc myślę, że wynika to przez to i przejście teraz na bezlusterkowce to był dla mnie ogromny krok, bo ja mówiłam, że do końca życia będę na lustrzankach i to była aktualnie najlepsza decyzja, jaką ostatnio podjęłam. Także no, nie rozumiem tego. A jak byś uzasadniła, że najlepsza decyzja, którą podjęłaś? Dlaczego tak sądzisz? O matko, to chyba przede wszystkim odkąd odkryłam śledzenie autofokusa, to po prostu czuję taki komfort pracy i zdecydowanie mniej stresu gdzieś tam, czy przy wyjściu z kościoła, czy po prostu ja też lubię zdjęcia w ruchu i po prostu klikam sobie tylko na ten ekranik i po prostu aparat sam robi zdjęcia, chociaż czasem się zastanawiam, czy to nie ogłupia zbyt, bo jednak więcej się myśli, znaczy wiadomo, że jak były analogi, no to w ogóle dużo więcej się musiało myśleć, bo przepraszam, słuchawka mi tutaj wypadła. Bo się dużo myślało, tak? Na tak, 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 tak. Właśnie jeśli chodzi o analog, to trzeba było myśleć, bo się miało załóżmy raptem 3 zdjęcia do zrobienia. Przy lustrzankach wydaje mi się, że też trzeba dużo więcej myśleć, bo gdzieś tam ten fokus nie jest taki pewny. A już przy bezlusterkowcach to jest po prostu, no, można powiedzieć, że sam pracuję. Niektórzy żartują, że kanoniarze poznali dopiero autofokus od R6, od tego właśnie naszego modelu. Może trochę coś w tym prawdy jest, ale szczerze powiedziawszy, no to są tylko narzędzia i wydaje mi się, że skoro sprzęt zdejmuje troszeczkę z głowy fotografowi te kwestie techniczne, myślenia o jakimś tam powiedzmy autofokusie czy punkcie ostrości, to ty się możesz skupić na czymś innym. Czujesz, że uwolnił cię trochę ten nowy sprzęt, że bardziej tak kreatywnie zaczynasz myśleć o czymś innym, a nie tylko się martwisz, czy to będzie ostre, czy nie? Oj tak, zdecydowanie. Ja w ogóle początkowo kupiłam tylko jedną R6 i na drugie body to był Canon 5D4 i ja po prostu tego drugiego body w ogóle nie ruszałam praktycznie, nie? I cały czas działałam na jednym podczas reportażu i
bardzo szybko padła decyzja, że nie, koniecznie dokupuję drugą R6. I faktycznie, tylko też to zauważyłam, robię dużo, dużo więcej zdjęć. Potrafię przynieść nawet 7 tysięcy zdjęć z reportażu ślubnego. Także no dużo, dużo więcej faktycznie. Kombinuję, myślę, gdzieś tam też zaczęłam troszeczkę bardziej takie alternatywne kadry robić, nie tylko poprawne, bo ja byłam taka zafiksowana na punkcie takich czystych, poprawnych, ostrych kadrów u mnie. Nie ostry, rozmazany kadr od razu szedł do śmietnika. Teraz troszeczkę więcej wydaje mi się, że freestyluję. To chyba jest taki znak, że się zaczynasz rozwijać, bo skoro fotograf pozwala sobie robić takie eksperymenty podczas nawet jakichś zleceń nie dla siebie, tylko dla innych osób, to jest szalenie rozwijające. A potrafiłabyś jakoś tak procentowo określić, ile z tych kadrów, które robisz, to są takie rzeczy, które ponosi cię fantazja, a ile takie starasz się takie bezpieczne robić dla pewności? Przyznam szczerze, nie wiem, czy mogę tak to porównać do reportażu ślubnego, jak są właśnie te takie typowe must have w reportażu ślubnym, czyli te przygotowania, ceremonia i te wszystkie punkty, to jakby zawsze staram się zrobić coś bezpiecznie, odhaczyć ten must have. A potem już kombinuję, bo jakby jak mamy ceremonię, to mamy tak naprawdę prawie godzinę czasu na wymyślenie przeróżnych, różniastych kadrów. Więc procentowo ja myślę, no, że tak pół na pół. To znaczy bardzo odważnie w sumie pół na pół. Znaczy, ale przesadziłam, że pół na pół. Chodzi mi o to, że no ja faktycznie robię dużo zdjęć. Że gdzieś tam w każdej tej sytuacji, w każdym punkcie ślubu staram się, żeby było też coś takiego innego i mojego, nie? To chyba właśnie ta liczba zdjęć robi swoje, że to jest te 7 tysięcy. No zdecydowanie. To można rzeczywiście poszaleć. Moja bolączka. Na czym ty to wszystko trzymasz potem? Ja masz takie dyski duże. Tak, na dyskach trzymam. Ale to ci się mieści? No, mam aktualnie mam 2 dyski po 4 terabajty, no tak, jeden dysk 4 terabajty i drugi dysk z kopią i mam tu kolejne 2 terabajty już też zapełnione po tym sezonie. To sporo tego jest. 6 terabajtów. A słuchaj, ty jak się wpisze twoje imię, nazwisko w Google, to podpowiada tylko 2 rzeczy. Fotografia i Instagram. Jakieś pomysły, dlaczego tak jest? No, może dlatego, że gdzieś tam intensywnie działam na tym Instagramie, tak mi się wydaje, staram się o to dbać. Tak cię ludzie szukają, to moja taka podpowiedź, ale to z czegoś wynika, dlatego że jak się wejdzie na twoją stronę, to tam nie ma żadnych odnośników, tam sprawdźcie mój TikTok czy Facebook, tylko tam raczej ukierunkowujesz to wszystko, cały ten ruch. Na Instagram. I to powiem ci szczerze, mi się bardzo spodobało, dlatego że ja czegoś takiego nie cierpię w marketingu jak rozdwojenie jaźni tych ludzi, którzy prowadzą jakieś swoje aktywności, że chcesz sprzedać za dużo różnych informacji, za dużo różnych celów masz do zrealizowania, nie? A u ciebie to wszystko idzie w jednym kierunku. Faktycznie. I ja to odczuwam nawet, bo ja myślę, że tak 80% klientów pochodzi u mnie z Instagrama. I jak nawet pytam, jak do mnie trafiliście, to wiadomo, jest ten Instagram, ale mówię, ale jak, nie? I ostatnio jedna z par młodych w ogóle, że przez hashtag ślubny, tam miałam fotograf ślubny Poznań i że ona przez hashtag do mnie weszła i mówi, zobaczyła i to jest to. Także faktycznie staram się, gdzieś tam dobieram nawet skrupulatnie te hashtagi, żeby ten klient do mnie trafiał. Powiem ci, że no Instagram bardzo, bardzo się tutaj rozwinął pod tym kątem. A prowadzisz w ogóle fanpage na Facebooku? Jesteś tam? Tak, prowadzę fanpage, ale co prawda, no nie wiem, może jest to jeden post. Czasem jak mam przypływ, to potrafię sobie dodać 3 posty w miesiącu. Czasem przez 2 miesiące dodać tylko jeden, także nie jestem tam w ogóle systematyczna. Do tego jest jakiś problem w ogóle z Messengerem, mam awarię, już pisałam do tych tam guru Facebooka. Na pewno ci odpiszą. Dokładnie. Wiem, że bardzo, bardzo dużo gdzieś tam fotografów ma też z tym problem, dlatego mi się wydaje, że przez to, że ten przepływ wiadomości jest trudniejszy, ja też tak troszeczkę olałam ten Facebook. Też miałem problem, przepraszam, z Messengerem i go skasowałem sobie. O,
No, nie no, ja dobre niestety... rozwiązanie. A ja za to, wiesz co, ustawiłam sobie automatyczną wiadomość na tym fanpage'u, że mam tą awarię i bardzo proszę o kontakt albo przez stronę internetową, przez formularz, albo przez Instagram. Ale to też jest rzecz, którą byś mogła rozważyć, mianowicie na przykład usunięcie opcji kontaktu z na przykład z tamtego fanpage'a. Ja nawet nie wiedziałam, że jest taka opcja. Jest, jest. Musiałabyś tam w ustawieniach poszukać, bo to jest też taka reguła, która się opiera na zasadzie takiej niedostępności, nie? Ktoś jest taki niedostępny. No to tak jak, nie wiem, tam z relacjami damsko-męskimi, nie? Że tam chłopak się stara, dziewczyna pokazuje, że tam musisz się bardziej starać, no to on się jeszcze bardziej stara. I myślę, może z klientami tak samo jest. Można zrobić jakieś faktycznie badanie. Na faktycznie. Swoim przykładzie. W ogóle nie... Jeśli się nie boisz. W ogóle nie myślałam o tym. Chyba bym się nie bała, bo gdzieś faktycznie mówię, no ciężki jest ten przepływ wiadomości przez Facebooka. Ja i tak przekierowuję od razu na formularz internetowy. Tak samo staram się nie korespondować na Instagramie w wiadomościach, bo kiedyś miałam sytuację, że wszystkie wiadomości zniknęły, więc nie ryzykuję i zawsze gdzieś tam proszę, żeby skontaktować się przez formularz, przez maila i całe korespondencje już prowadzę mailowo. Zauważyłem, że właśnie tam masz też w formularzu takie właśnie pytanie o źródło, jakby skąd przychodzą do ciebie klienci, ale co, poza Instagramem coś jeszcze wpisują? Tak, polecenia. Bardzo dużo mam z poleceń. Czasem mnie to dziwi, bo gdzieś tam w ogóle z części Polski, gdzie bym się w ogóle nie spodziewała, że ktoś mnie mógł polecić gdzieś w Katowicach. Także często bardzo z polecenia i z Instagrama. Z Facebooka to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Bo nie powiedzieliśmy, czy powiedzieliśmy, że ty jesteś ze Szczecina? Nie powiedzieliśmy w sumie. Tak się krótko przedstawiłam. Ujawniamy fakty. Ja też jestem z zachodniego Pomorza, tak oryginalnie, ale wyemigrowałem stamtąd. W każdym razie, przeglądając twojego Instagrama, zauważyłem taki jeden wpis o tym, że miałaś jakąś blokadę przed pokazywaniem zdjęć. I tam napisałeś, że to taki jest chyba twój perfekcjonizm. I tak się zastanawiam, bo to jest ciekawy w sumie temat, że fotografowie tak bardzo starają się kurować swoją galerię, żeby ona była tak mega poprawna, że aż to się objawia tym, że nic w niej nie ma, nie? Potem przez jakiś tam dłuższy czas. Jak się z tego wyleczyłaś i czy się w ogóle wyleczyłaś? Właśnie to jest mój największy problem. Publikacja zdjęć. Ja nawet w tym roku bardzo odczułam to, że dodawałam dużo mniej zdjęć. To też na pewno świadczyło o tym, że miałam naprawdę dużo pracy, ale przy tym gdzieś faktycznie blokada, że to zdjęcie nie pasuje do tego. I ja potrafię godzinę czasu siedzieć na takiej aplikacji Preview i dopasowywać, które zdjęcie aktualnie mi będzie pasować do zdjęcia poprzedniego. I stąd wynika ta blokada i ja już sobie zdaję sprawę z tego, że to są rzeczy, które widzę tylko ja i być może inny fotograf, który jest tak samo zafiksowany, bo gdzieś tam zapytałam w tym poście, czy wy też tak macie. I bardzo dużo fotografów się odezwało, że ma tak samo, nie? Że się blokują, że im nie pasuje zdjęcie do feedu. I też się zastanawiam, czy jak inni fotografowie, znaczy inni, jak klienci wchodzą na mój profil na Instagramie, to czy patrzą na tą siatkę? No wydaje mi się ogólnie, że siatka to jest nasza wizytówka, przez to też może tak się blokuje. Ale czy oni faktycznie aż tak na to zwracają uwagę? Czy zwracają uwagę na pojedyncze zdjęcia? To jest trudne pytanie, bo powiem ci szczerze, że na pewno liczy się pierwsze wrażenie. Jak ktoś wchodzi na galerię fotografa, to właśnie ma tam, powiedzmy, ułamki sekundy decydują, czy zostajesz, czy nie. Ale z drugiej strony też wiadomo, że jak ktoś na przykład, nie wiem, czy ty to zauważyłaś, czy ty to odczułaś, że jak za duży jest oddech między postami na Instagramie, to wtedy też te zasięgi są mniejsze, nie? Automatycznie. Wiadomo, że za bardzo pchasz, powiedzmy codziennie, no to też są mniejsze, nie? Ale właśnie dużo to też jest problem. Ja przez chwilę miałam tak, ktoś mi nawet dodał komentarz, że bardzo mi miło, że na moje zdjęcia warto czekać. I ja faktycznie zauważyłam, że jak na przykład gdzieś tam delikatnie zbudowałam napięcie na Instastory i nie dodawałam przez 3 tygodnie postu, i jak dodałam taki fajny jakiś post, gdzie tam było załóżmy 10 tych klatek,
to potrafiłam gdzieś tam dobić do 10, do 1000 lajków, gdzie no to takie dla mnie to są szokujące liczby. Teraz już się troszeczkę przyzwyczaiłam, bo faktycznie gdzieś tam dobijam do takiej liczby. Ale jak miałam te takie długie przerwy i budowałam napięcie, to ktoś mi kiedyś napisał, że tak jakby ludzie troszkę zatęsknili. I wtedy te posty miałam takie naprawdę, było boom. A jak już próbowałam być systematyczna i tak co 2-3 dni, to nagle z tego 1000 zrobiło się 400 i tak dalej. Ale czy tak naprawdę, czy warto zwracać też uwagę na te lajki? Teraz jest już nawet opcja wyłączenia tych lajków i tak się cały czas zastanawiam, czy wyłączać, czy nie wyłączać. Także my tak... Na pewno jest to jakieś potwierdzenie dla innych ludzi, nie? To takie social proof. Ludzie się tym jednak sugerują, a jeżeli chodzi o stronę, taką perspektywę fotografa, no to jest też ciekawe zagadnienie. Dobrze, że akurat o tym powiedziałaś. I zobacz, no to jest dla nas, myślę, że nawet 3 lajki to są ciekawe, nie? No bo to są jacyś ludzie, których my nie znamy z internetu. My jesteśmy dla nich obcy, a oni... są tak mili, że stwierdzają, no polubiliśmy to zdjęcie, dajemy tutaj nagrodę. I wiesz, no z tej nagrody nic jakby nie kupisz, ale no jest to jakiś tam, powiedzmy, takie potwierdzenie tego, że twój marketing też jest dobry, no bo co my się tutaj oszukujemy? No przecież nie robimy zdjęć po to, żeby tylko robić zdjęcia, skoro już podjęliśmy decyzję o założeniu firmy, nie? Także... No tak, tak, dokładnie. Ja bardzo lubię pokazywać zdjęcia, więc każdy lajk i każdy komentarz to jest gdzieś tam docenienie naszej pracy, naszego pomysłu na zdjęcie, więc no ja nie ukrywam, bardzo lubię ten Instagram i ja lubię pisać z ludźmi, z innymi fotografami, także no jak w dodatku... Na tym Instagramie, nie ukrywajmy, mnóstwo fotografów też obserwuje się między sobą, więc jak docenia nas drugi fotograf, no to jakby tak podwójnie człowiek jest szczęśliwy. A słuchaj, do kogo ty właściwie kierujesz ten komunikat, jak wrzucasz jakiś post? Bo tam na przykład były jakieś komunikaty takie bardziej pod fotografów, ale no to dobra, no to ja już sam jakby odpowiedziałem, ale na przykład jak piszesz tak z myślą o tych parach, to kto to jest w zasadzie? Ale mam opisać, nie wiem, wymarzonego klienta, czy... No mniej więcej, tak jak sobie to wyobrażasz, jak piszesz. Znaczy, szczerze, ja jakby nigdy nie mam planu na post. Ja tak nagle sobie siedzę i myślę, a, dodam post. Dodaję ten post, wybieram zdjęcia, myślę, kombinuję i jakby co mi... dusza podpowie, to pisze i czasem to skieruję do fotografów, czasem właśnie ogólnie, czasem nigdy nie kieruję tego tak stricte do kogoś, że mam w głowie i... To tak bardzo emocjonalnie widzę, podchodzisz do tej kwestii. No, dokładnie. Ja w ogóle jestem bardzo emocjonalną osobą i to mnie czasem gubi. Ale to też jest dobre, bo jak ludzie widzą taki przekaz, powiedzmy, on jest szczery, i on się opiera też na emocjach, to łatwiej mi się wydaje, że tym ludziom po drugiej stronie ekranu zidentyfikować się, że o, to jest jakiś tam fotograf, który nie udaje jakiejś nie wiadomo jakiej wielkiej firmy, tylko to jest normalna dziewczyna, która fajnie coś tam tworzy, wesoła jakaś. Też tak trochę, mi się może też nienormalna wydaje. Trochę. Troszkę. No ale w końcu jesteśmy artystami, więc... No właśnie, ale to chyba przyciąga ludzi. Ty nie masz chyba problemów z klientami, nie? Nie, właśnie w ogóle nigdy nie trafiłam na trudnego klienta i bardzo się tego boję, tego momentu, że faktycznie mogę przy tym, jak ja emocjonalnie do wszystkiego podchodzę, ja jak oddaję klientom galerię, to ja nie śpię po nocach, dopóki nie dostanę feedbacku. Po prostu stresuję się, chodzę, mówię o tym mojej przyjaciółce, mówię o tym mojemu mężowi, Boże, nie odpisali, może coś jest nie tak. Ale nie, no jest okej, przecież oglądam tą galerię, podoba mi się. Ale no nie wiem, może to im się nie spodobało, to tamto. I zawsze ten mój mąż mówi, Boże, spokojnie, usiądź, oddychaj. Zawsze się stresujesz, a potem i tak jest okej. I też wiem, że jeśli my nie popadamy w tą rutynę i faktycznie zawsze dajemy z siebie wszystko, to jakby nie ma opcji, żeby coś było nie tak. Niektórzy fotografowie też tak robią, że tworzą galerię i na przykład jeszcze się wstrzymują z wysłaniem. Ja tak mam. Potem tak, masz? Masz tak? Sprawdzasz tak. Jeszcze raz? Tak. Jezu, oczami klienta?
Na Pictemie można sprawdzić ogólnie ilość wejść, jakby kto wszedł, ile razy wszedł, z jakiego maila i ja jak wchodzę potem sprawdzić, czy już klient zobaczył galerię, to wcześniej jest ileś tam nabitych wejść i to są moje wejścia. Także tak, ja otwieram i na telefonie, i na komputerze. Ta galeria 2 dni jeszcze leży, jeszcze na drugi dzień do niej siądę, bo a może coś można zmienić, a może jakieś ujęcie usunąć. I dopiero jak już się namyślę, to wysyłam, a potem kolejny dzień, czy tam 2, czekam na ten feedback i też siedzę jak na szpilkach, nie? Kiedyś robiłem taki kurs dla pisarzy, nie wiem po co, ale lubię takie czasami właśnie wyzwania spoza kręgu fotograficznego. I ciekawa taka rada była, że pisarze robią coś takiego, że piszą książkę i potem siadają i wywalają 10%, no nie? I to jest wtedy gotowa książka. I tak sobie pomyślałem, czy taką zasadę można by było przyjąć do naszych galerii, że my tak powiedzmy kierując się emocjami wybieramy jakieś ujęcia, ich jest dużo i czasami są na przykład właśnie powtórzenia, a bo to z tej strony, z lewy profil, prawy i tak dalej. Tak się zastanawiasz, nie? Te takie zdjęcia, pół sekundy, dalszy moment. Dokładnie, to jest pół sekundy. I to też wiem, że jest moją bolączką, że gdzieś tam te powtórzenia. I wiem, że jakbym wysłała tą galerię do fotografa innego, żeby ocenił, to pierwsze co by mi powiedział, Boże, ile powtórzeń. Ale ja wiem, że z perspektywy klienta te powtórzenia są ok, bo mi się wydaje, że na tym zdjęciu panna młoda wygląda pięknie, a te pół sekundy dalej ona ma załóżmy bardziej pokazany lewy profil, który lubi i ona wybierze to drugie zdjęcie, jakby ma tą opcję wyboru i mi się wydaje, że klienci jakby się cieszą, że tych zdjęć jest więcej, tym bardziej, że widzę też po reakcjach, że ja, wow, miało być tyle zdjęć, a jest tyle i jakby są za to wdzięczni, także wydaje mi się, że kwestia powtórzeń nie jest wcale taka zła, bo gdzieś tam inni fotografowie wiem, że bardzo tego pilnują i ja wiem, że to też nie reportaż byłby ciekawszy, ale jak już dodajemy na stronę, załóżmy całą relację, no to wtedy jakby to okrajamy z tych powtórzeń i wtedy to się ogląda ciekawie. No tak, bo my oceniamy na przykład innych fotografów po tym, jakie mają galerie, powiedzmy, na blogu. Tak. Te zbiory zdjęć, wydaje nam się, kurczę, to ja mam tyle powtórzeń i tak dalej, ale rzeczywiście jakby się przejrzało galerie nawet takich, co to twierdzą, że zdjęcie w różnych kombinacjach to jest przegięcie, że tak się oddaje, trzeba się zdecydować, a sami później oddają, nie? Tam powiedzmy po kilka, dwa, trzy ujęcia z jednego momentu. Ale to też trzeba patrzeć na to, że my jako fotografowie, tacy, którzy współpracują z ludźmi, jednak pracujemy dla nich i trzeba trochę tych ludzi zrozumieć. Ty ostatnio brałaś ślub, nie wiem, czy tak ostatnio, czy może... No, 2 lata temu. 2 lata temu, ale to jest jeszcze mniej więcej na świeżo. Tak, tak. Czy to ci tak jakby pomogło wejść w buty tych właśnie osób, które przez to teraz przechodzą? No na pewno. Ja w ogóle jak prowadzę rozmowy nawet z klientami, to gdzieś tam bardzo często wracam do tego, a jak ja planowałam, a jak ja brałam ślub, a z mojego doświadczenia, więc gdzieś tam bardzo mi to pomaga. Jak w ogóle przy samej organizacji ślubu, to, że jestem w branży, wydaje mi się, że dużo łatwiej mi to przyszło. Także dużo opieram na swoim ślubie i bardzo często do tego wracam i też mam gdzieś nawet klientów, którzy mnie pytają. Także tak, pozwala mi to jakby wejść w te buty, tak jak powiedziałeś. To jest dobre. W zasadzie każdy fotograf może służyć za takiego eksperta, bo przecież my mamy do czynienia z tak wieloma różnymi sytuacjami, że w zasadzie no, poza jakimiś tam radami, jak wychować dziecko, no to chyba możemy jakoś tam pomóc ludziom. Ja bym się na przykład nie podejmował pomocy w wychowaniu. To jest chyba za gruby temat, żeby się za takie rzeczy zabierać. Bardzo dużo takich zdjęć wyjazdowych z różnych sesji zauważyłem u ciebie. Jakieś za granicę i tak dalej. I teraz się zastanawiałem nad jednym zagadnieniem, że skoro świat nakazał się, czy tam zamknąć w swoim jakimś tam przyczółku i w zasadzie jest ta taka narracja, że ludzie zaczęli się bać jedni drugich, to jak ty to widzisz, przyszłość takich rzeczy, jak to właśnie takie sesje wyjazdowe?
Rozumiem, że mówisz o pandemii? No, tak mniej więcej, o plandemii, ja to bardziej tak nazywam. Bo jak chcesz, to mogę rozwinąć, bo to jest tak, że był taki rynek fotografii ślubnej, który się nazywał tam Destination Weddings. I w 2021 to było, tak? On przestał istnieć, nie? Nie wiem, czy już się odradza, czy jest coś takiego, czy co, ale właśnie jak jest twoje spojrzenie na to? W tym roku zrobiłam 3 śluby zagraniczne i to ile te moje pary przeżyły stresu związanego z tą pandemią, no to jest ich, naprawdę, ale wydaje mi się, że to nie jest przeszkodą ogólnie, tak sądzę, tym bardziej, że gdzieś oprócz tych ślubów to mam dużo chętnych par na te sesje zagraniczne i jakby w ogóle nie ma tematu. Jak ktoś chce, to wydaje mi się, że to nie będzie przeszkodą, dopóki nas jakby odgórnie nie zblokują, nie? Bo teraz jakby ten przepływ między krajami jest bezproblemowy. No, tylko no wiadomo, testy, szczepienia i tak dalej. W sumie miałam przygodę nawet na powrocie z Toskanii. Nie zdążyłam zrobić testu. Co powiedz? I nie wpuścili mnie do samolotu. Serio? Serio. Trochę tam mój błąd i jak to Włosi, oni po prostu... miałam zrobić ten test dzień wcześniej, ale jak już pojechałam, to mieli siestę, stwierdziliśmy, że zrobię ten test na spokojnie na lotnisku. Lot był tam chyba o 10:30, a testy były od 8:00. No i jak ja poszłam już robić ten test, to tam się wszyscy między sobą kłócili. Jeden już był spóźniony na samolot, to się trzeci tam się wykłócał, wpychał w kolejkę. I ja w gruncie rzeczy no nie zdążyłam po prostu. Poszłam, prosiłam tą panią, żeby mnie wpuściła jeszcze do tego samolotu. Mówię, no zrobiłam, ale nie odebrałam tego wyniku po prostu, nie? Bo nie był jeszcze gotowy. No i powiedziała nie i koniec. No i nie poleciałam. No także miałam 2 dni dłużej, że tak powiem, wakacji. Ale to też takie dzień wcześniej padł pomysł, żebym wracała i tak z parą kamperem. Więc jakby miałam plan B, więc nie było takiego dramatu, nie? Ale się stresu najadłam. Także odczułam skutki w sumie. Tak sobie właśnie słucham i to jest w sumie ciekawe, bo kiedyś jak się rozmawiało właśnie z fotografami, którzy robią takie zagraniczne zlecenia, to było tak, że no tu jeden dzień we Włoszech, na drugi dzień gdzieś tam i to tak nawet na takich krótkich terminach ludzie pracowali, że z jednego na drugi, a w tym przypadku to już zupełnie inna organizacja, że to wszystko się jakby... od tej strony technicznej komplikuje, nie? Nie tyle, że tak. Jak zdobyć, bo kiedyś się ludzie zastanawiali, jak zdobyć takie zlecenie. Mhm. A teraz jak to ogarnąć? Chyba się punkt ciężkości zmienił po prostu. No cała logistyka, także no jest to wyzwanie, nie? Żeby zorganizować ślub za granicą. Bo ja jako robię te śluby zagraniczne, no to są zazwyczaj polskie pary, nie? Także oni z Polski organizują, po prostu mają takie marzenie i robią tam malutkie, zazwyczaj są to malutkie przyjęcia. Chociaż raz robiłam ślub polsko-portugalski, pan młody był Portugalczykiem, to tam faktycznie było duże wesele na 80 osób. To gdzieś tam troszeczkę łatwiej może było to zorganizować. Ale tak, to wszystkie pary jakby z Polski organizują tam i często jest tak, że w ogóle na przykład w miejscu przyjęcia w ogóle nie byli. Także to jest takie... na chybił trafił troszeczkę. No ciekawie. Taka loteria w sumie. A no, jakieś sesje też realizujesz takie, tego typu? W sensie, że nie ślub, tylko takie sesje wjazdowe? Tak, jak najbardziej. Chociaż przyznam szczerze, że tak na samą sesję to mam w planach, gdzieś tam się ciągle umawiam z parami, ale na samą sesję jeszcze nie leciałam. Tylko śluby pełne robiłam. Także, znaczy zazwyczaj to jest też tak, że te wyjazdy trwają po 4-5 dni. Jeden miałam nawet w ogóle tygodniowy. Więc to są przy tym czasem faktycznie krótkie wakacje. I wtedy się robi jakby całą tą serię. Dzień wcześniej robimy sesję narzeczeńską, potem jest dzień ślubu, a potem plener, nie? Czyli taki kompleksowo to podchodzisz do tego. Ale ciekawą myśl mi tutaj napisałaś wcześniej, że traktujesz tak każdą nową umowę
jak osobny sukces i w sumie też każdy ślub zagraniczny i tak dalej. I fajnie, bo tak ludzie często mają takie słabe myśli czy mniemanie o sobie, taki brak wiary, że w zasadzie no to innym fotografom lepiej idzie i coś tam, a ja się staram. Zamiast tak spojrzeć naprawdę na siebie łagodniej troszeczkę, że w zasadzie no to tak jak ty piszesz, że każda nowa umowa, każda decyzja, którą jedna para podejmuje, no to już jest taki sukces. Ja ostatnio nawet natknąłem się na takie podejście, że jak komuś się uda łóżko pościelić rano, nie? No to już jest sukces, bo kładziesz się potem do łóżka, które było zaścielone i kurczę, myślisz sobie, ja cię kręcę, jestem człowiekiem sukcesu, nie? I że po prostu zmienić to swoje nastawienie. Nawet do pracy właśnie. Wydaje mi się, że trzeba się nauczyć cieszyć z małych rzeczy. Nie od razu, jakby ja też nie od razu byłam, jeździłam na śluby zagraniczne i tak dalej. Ja naprawdę przeszłam bardzo długą drogę, zanim dostałam takie zlecenia. I też wiele razy jakby dałam się wykorzystać i ja pracowałam ciężko, bo ja pracowałam w klubach dyskotekowych, zanim w ogóle gdzieś tam ta fotografia tak zakuściła u mnie na dobre, to gdzieś, żeby sobie dorobić, to właśnie jeździłam na te imprezy i pamiętam, że żeby zarobić 100 zł, to musiałam obskoczyć 4 kluby w Szczecinie i zrobić 4 pełne galerie. Także, a ja jeszcze nie jestem z samego Szczecina, ja tutaj mieszkam w wiosce, więc ja musiałam 60 km dojeżdżać. Także wydaje mi się, że gdzieś tam ta moja jakby praca, która nie była wcześniej widoczna, dała mi to, co mam teraz. Ale w sumie tak troszeczkę zboczyłam z toru, bo właśnie mówiłeś o tym, żeby być bardziej łagodnym dla siebie. Ja się też cały czas tego uczę i zaczynam doceniać swoją pracę. Pamiętasz ten moment, w którym właśnie wpadłaś na trop takiego myślenia, że w sumie to jest dobrze? Ten rok mi bardzo dużo dał. Tak mi się wydaje, bo po tym całym sezonie siadłam i sobie pomyślałam, że faktycznie wykonałam kawał roboty i że nie mogę ciągle jakby wymagać od siebie więcej. Znaczy wymagam od siebie cały czas jak najbardziej, ale żeby jakby... Bo ja zawsze jestem niezadowolona. Ja zawsze coś bym zmieniła, zawsze mam niedosyt, wydaje mi się, że mogłam lepiej i więcej. A czasem się po prostu nie da. Chyba ten rok mi dużo dał i to, ile pracowałam i to, jak w ogóle poświęciłam swoje życie prywatne, bo prawie w ogóle mnie nie było w domu. Tak naprawdę dopiero teraz troszeczkę zaczęłam odpoczywać. Wydaje mi się, że ta ilość pracy jakby mi to dała. Rzeczywiście, bo to na przykład, czy można było lepiej, czy nie, no to już niewiele jesteśmy w stanie zmienić w kontekście zdjęć, które już powstały, ale warto też pamiętać, co było na przykład właśnie twoją bolączką, na przykład w przypadku ostatniej sesji, czy też jakiegoś całego sezonu i mieć to w głowie podczas robienia nowych zdjęć. Ja pamiętam takie moje odkrycie, że na przykład ja się zadowalałem pierwszym kadrem, który wpadł mi w oko, nie? I potem siedzisz nad tym Lightroomem i myślisz sobie, kurczę, jakbym spojrzał z lewej strony, to przecież może by było to ciekawsze, albo z jakiejś innej perspektywy, z góry, z dołu zrobić. I tak sobie właśnie to tak starałem wbić do głowy, że przy właśnie następnych zleceniach, od kiedy te myśli gdzieś tam zakiełkowały w głowie, to zawsze o tym myślałem, nie? Że kurczę, ja muszę się stawiać w sytuacji tego Jacka, który siedzi przy Lightroomie i psioczy na tego swojego pracownika, który idzie robić zdjęcia, nie? Tak jakby troszeczkę rozdwojenie jaźni, ale mam nadzieję, że to jest takie zrozumiałe, że wszyscy tak, zrozumieją, o co mi chodzi. Ale to ja też na przykład często wracałam z sesji i tak patrzę, mówię, Boże, przecież te zdjęcia są wszystkie takie same. I miałam na przykład ogromny potencjał i nieraz mi się zdarzyło go nie wykorzystać, bo nie wiem, ja to mówię, że czasem jak jadę na sesję, to jakaś głupia się robię. Po prostu czasem my też mamy lepsze i gorsze dni. Także kiedyś moja przyjaciółka mi doradziła, żebym jak wróciłam z sesji i nie byłam zadowolona, że nie wykonałam takiego kadru, takiej pozy,
żebym po prostu spisała sobie, co chciałam wykonać i wykorzystała to przy następnej sesji. Ja się zawsze na sesjach stresuję ustawianiem par i przez to też obrałam troszeczkę inny styl pracy. Ja nazywam swoje sesje spacerem. Nie stajemy i nie robimy cały czas noski, tylko chodzimy, biegamy. Tak staram się po prostu cały czas prowadzić sesję w ruchu. I faktycznie widzę tego efekty, bo jest zdecydowanie dużo bardziej różnorodnie. Też ciało się inaczej układa, jak jest. Tak, w ruchu, bo naturalnie. To jest takie naturalne. Dokładnie. To tak jak na przykład, no może taka analogia będzie, że fotograf ustawia jakąś parę w sposób, w którym ona nie czuje się komfortowo, tak, na przykład, nie? I jedna zmiana na przykład właśnie podejścia, typu powiedzenie, to stańcie, to weźcie się przytulcie tak, jakbyście tu się normalnie w swojej kuchni przytulili, nie? I tak. Ludzie zrobią to naturalnie, odtworzą to, co zwykle robią. Niektórzy wiadomo, jak tam się przytulają, no ale dobra, to jest ich styl, nie? Tak. I myślisz sobie, kurczę, wow, to rzeczywiście. I wtedy widać, że te ciała są do siebie dopasowane, to jest wszystko naturalne, nie ma jakiejś tam sztywnej ręki, którą trzeba obciąć kadrem, nie? Dokładnie. Zazwyczaj właśnie tak, jak... Tak proste rozwiązania działają. Tak, tak. Właśnie przy sesjach to często gdzieś tam panny młode albo dziewczyny, one są tak bardziej pozytywnie nastawione, a mężczyźni mają troszeczkę inne podejście. I często dostaję gdzieś tam już wiadomości po sesji, że kurczę, załóżmy, nie wiem, że był to Grzesiek. Grzesiek nawet sobie poradził, że był taki zadowolony, że w ogóle nie czuł, że to była sesja. I dla mnie to już jest takie, jest, udało się, nie? Bo mówię, zazwyczaj mężczyźni to są... Znaczy, teraz to się troszeczkę zmienia, ale często byli tacy, no jak za karę, nie? I przez to ja mówię, dobrze, to pospacerujemy, to będzie na luzie. Nie będzie takiego sztywnego ustawiania, bo nawet jak dostaję maile od par, to często piszą, że oni nie chcą takiego sztywnego pozowania. No i też zdecydowanie więcej emocji jesteśmy w stanie wyłuskać przy takich jakichś zdjęciach w ruchu, nie? Dużo więcej śmiechu i szczerego uśmiechu. Można by było nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że wystarczy nie przeszkadzać. Tak, dokładnie. No bo kiedyś, jak zaczynałem, to takie różne fora czytałem, dużo tego było i tam były takie pomysły, jaki fotograf tam musi być kreatywny i tam tak. Ludzie pisali jakieś tam swoje naprawdę dziwne jakieś takie rzeczy były, typu wiesz, że ktoś tam się z siebie takiego klauna nawet robi, nie? Że tak, wiadomo, no to jest też kwestia osobowości, na przykład niektórzy są tacy otwarci, tak śmieszkują i tak dalej, to jest kwestia osobowości, to ja nie wnikam, tylko jak ktoś stara się na siłę przebrać za kogoś innego, nie? Żeby tylko swoje pary czy tam modeli uruchomić jakoś, to jest jakaś taka droga, że łatwo się można wypalić, wykończyć się nawet psychicznie, nie? Że idę na sesję i znowu będę musiał robić z siebie nie wiadomo co, żeby osiągnąć jakiś tam sukces w postaci uśmiechu, nie? Na zdjęciach, a może nawet nie o to chodzi. To jest właśnie też trudne takie zrozumienie tego, co ja chcę właściwie na tych swoich zdjęciach osiągnąć. Mhm. Jak ty dochodziłaś do tego momentu, w którym jesteś teraz? Od razu czułaś, wiedziałaś, o co ci chodzi z tą fotografią, czy to był taki proces? Nie, no to na pewno był proces. Ja nie wiedziałam od razu, nie miałam obranego celu. Ja w ogóle się nie spodziewałam nawet, że ja będę fotografem ślubnym, także... A co ci się marzyło w fotografii w takim razie innego? Ja przyznam szczerze, że fotografia to zawsze było zajęcie dodatkowe. Ja nigdy nie planowałam z tym przyszłości. Ja w ogóle miałam inne plany na życie, ale właśnie w trakcie studiów gdzieś tam mi się to tak rozwinęło, że już tak naprawdę czekałam, aż tylko skończę te studia i będę mogła założyć firmę. Ja zaczynałam ogólnie od takiej reporterki. Ja pracowałam tutaj u siebie w miasteczku, w Policach, w gazetach. Jeździłam na różne wydarzenia kulturowe i tak dalej. Jedyne, co wiedziałam, to to, że nie chcę robić takich
sesji studyjnych, sztywnych, noworodkowych. Ja jakby zawsze tam gdzieś fascynował mnie ten reportaż, że robienie, obserwowanie. Jakby to mi się wydaje, że to od zawsze we mnie było. I ja też mi się wydaje, że jestem taką osobą otwartą i tak jak ja przy tych sesjach bardzo szybko w ogóle ja mogę widzieć pierwszy raz ludzi na oczy, a od razu jakby tą barierę przełamuję. Wydaje mi się, że to jest kwestia osobowości i że po prostu mam takie coś w sobie, że potrafię tą barierę przełamać i przez to jest mi łatwiej. To jest kwestia tego, czy umiesz czytać ludzi. Chyba takiej pewnej empatii, otwarcia na innych. I nie każdy to ma, ale można się tego nauczyć. Wydaje mi się, że jak ktoś się po prostu otworzy na to i zacznie ludzi słuchać, to będzie mu łatwiej. Nie? Nie, że nie tylko tak. Mój przekaz, słuchajcie, wam opowiem, jak mnie policja złapała, tralalala, śmiejcie się, nie? Tak, tak, tak. No dokładnie. A powiedz, czego ty się tak nauczyłaś w gazetach? Tej takiej pracy, bo to jest takie dosyć duże tempo i nie wiem, jakie to były redakcje, ale a czy wydaje, nie, to młodych to się zawsze na trudne zadania wysyła. Nie, to były raczej takie właśnie wydarzenia kulturowe, sportowe, jakieś mecze, siatkówki, koncerty. Przede wszystkim mnie to nauczyło pracy w ciężkich warunkach, w ciemnych warunkach. No, przede wszystkim praca w takich cięższych warunkach i to, że no, pewnych właśnie rzeczy się nie powtórzy, nie? Czyli co, taka uważność. Uważność. Mm-hmm. Tak. Tak myślę. I teraz czujesz, że to procentuje? Przydaje bardzo, się to? Bardzo, bardzo. A jakbyś miała teraz jeszcze raz robić tamtą robotę, to co byś zmieniła? Nie przyjmowałabyś jej, czy? co bym zmieniła? Nie wiem, co on zmieniła. Oprócz aparatu. Oprócz aparatu? Nie? Mi się wydaje, że ja bym nic nie zmieniła, bo gdzieś tam to szło taką swoją drogą, że tak miało iść. Ja jedyne może, co bym zmieniła, to ja, bo ja do wszystkiego dochodziłam metodą prób i błędów. Może bym poszła na jakiś, nie wiem, kurs albo po prostu więcej się radziła, niż sama kombinowała. Tak. Mhm. Opowiedz o takim momencie, w którym zrozumiałaś właśnie, że okej, to muszę założyć firmę i działać w tych ślubach. Pamiętasz te tak, emocje? Tak, ja pamiętam ten moment, bo to był taki moment, że ja się musiałam bronić, pisać pracę licencjacką, a miałam tyle zleceń, jakieś tam komunie i te weekendy tak pozajmowane, że to był taki moment, że ja nie wiedziałam, czy ja mam siadać i pisać pracę, czy obrabiać zdjęcia, bo mnie terminy gonią. I to był ten moment, że kurczę, że ja mogę to robić w życiu. Że to nie jest tylko zajawka i pasja. Znaczy, owszem, jest to pasja, ale że ja faktycznie mogę zostać fotografem. Że to ma sens. Wiadomo, jak w ogóle moja babcia się dowiedziała, że ja nie będę robiła magisterki, bo ja chcę być fotografem, to ona tak, dziecko, czy ty z tego wyżyjesz? Ja mówię, babcia, ty się o mnie nie martw. Tak, mówię, no ona nie mogła przeżyć, że ja magisterki nie chcę zrobić. I mówię, babcia, ty się o mnie nie martw, zobaczysz. Mówię, jeszcze o mnie usłyszysz. No i tak właśnie to poszło. Więc to był ten moment, że ja faktycznie nie wiedziałam, czy obrabiać zdjęcia, czy się uczyć. Fajne założenie takie, że jeszcze o mnie usłyszysz. Masz od razu taki cel, żeby zrobić coś, co nie będzie taką typową, powiedzmy, usługą fotograficzną, którą znamy z lat na przykład 90., że tam, okej, ktoś został fotografem, może miał tam zakład nawet i ja wcale nie deprecjonuję tego, to na pewno jest ogromny sukces, że komuś się tak udaje, tak lokalnie i tak dalej robić, ale wydaje mi się, że teraz przez te możliwości techniczne, które mamy, jest to doprowadzane do tego, że ten komfort tej naszej pracy jako fotograf i komfort życia, taki, że nie musisz tam nawet być w tym punkcie obecnym. Ktoś na przykład przyjdzie klient i on może poczekać, nie? W tym sensie, że mam to na myśli, że
ktoś przyjdzie zapytać nawet o cenę czy o wolną datę, wysyłając mail czy tam odbijając się na Messengerze, i on nie musi być od razu obsłużony, tylko wtedy, kiedy ty masz czas, nie? W sensie, że na przykład czytałem u ciebie, że ty wyłączasz powiadomienia. Nie wiem, czy dalej trwasz przy tym postanowieniu, czy nie? Znaczy, ja faktycznie wyłączyłam powiadomienia w telefonie z Instagrama i z maila, ale to też dlatego, że mam bardzo dużo pracy przy obróbce aktualnie i ten telefon ciągle brzdąka. I ja się co chwilę rozpraszam, zaglądam. Mimo wszystko, no nie da się. Przychodzi powiadomienie, to nie da się nie spojrzeć. Przez to dziś te powiadomienia mam wyłączone. Zauważyłam, znaczy przychodzi co jakiś czas raport na telefon. Ile czasu się spędza na telefonie. I, no niestety jest ten raport. I mi przy wyłączeniu tych powiadomień raport, czas chyba o 50% spadł. Naprawdę jest to znikoma ilość czasu. I ja po prostu. Tak, w ciągu dnia. I ja po prostu mam wyznaczone dni, gdzieś tam godziny, w których siadam do odpisywania wiadomości, i wydaje mi się, że jakby klient nie obraża się o to, nie jest jakieś złe, bo często gdzieś tam na spokojnie dostaję wiadomość zwrotną. Też często ktoś pisze, że wiemy, że masz dużo pracy, bo ja gdzieś tam staram się mieć ten przekaz na Instagramie, że no słuchajcie, jest bardzo dużo pracy. Ten sezon jest ciężki, bo tak naprawdę skumulowały się dwa sezony w jednym. I ci ludzie, ci klienci naprawdę to rozumieją. Ja dostaję w mailach, że spokojnie, jakbyś miała czas, to odpisz, bo wiemy, że masz dużo pracy. Także wydaje mi się, że też ten przekaz właśnie instagramowy między mną a moimi klientami czy tam potencjalnymi klientami jest tak ważny. Bo ja gdzieś tam mówię, że odpiszę w ten i w ten dzień. Ale ludzie tego nie rozumieją i myślą, że muszą być non-stop online, ale to też skutkuje tym, że zobacz, jak lecisz samolotem i masz wyłączone Wi-Fi, jak to mówią cudzysłowcy, no to jesteś w stanie albo, nie wiem, przesłuchać całego audiobooka, albo napisać posty i tak dalej, obrobić całą sesję, czy nawet ślub, bo nie masz tych rozpraszaczy. Tak, dokładnie. I w momencie, w którym twoje biuro staje się strefą właśnie bez internetu, czyli takim samolotem, kapsułą, no to siadasz i wykonujesz zadanie. I to chyba jest coś, na co my wszyscy teraz cierpimy. Że my nie realizujemy zadań, my się nie skupiamy na tym, że tak. Okej, dzisiaj mam zadanie, nie, do wykonania, a nie okej, no to trzeci dzień z obróbką tego ślubu. Kurczę, dwie godziny jesteś w stanie to ogarnąć. No może dwie godziny nie. No ale... może dwie godziny nie, ale... Ale przynajmniej wybrać. Wiesz, co jest też ciężkie, mi się wydaje, że jakby te... ten czas jest, naszej pracy jest nienormowany, że my sobie sami wyznaczamy, jak pracujemy, i ja się często na tym łapię, że mogę sobie pozwolić na przykład zacząć godzinę później. Wiesz, nie jak w pracy idziesz 7:15, tylko jakby operujemy. I no, po prostu ciężka jest motywacja, żeby samemu się zmusić i usiąść, bo nikt nad tobą nie stoi. O, i żeby... to jest coś właśnie też chyba fundamentalnego. Ale zobacz, znowu wracamy do tego tematu, że zrobisz sesję, obrobisz i jest sukces, nie? Od razu możesz odhaczyć kolejny sukces i celebrujesz. Ale fajna rzecz w sumie, bo ty powiedziałeś, że nikt nad tobą nie stoi. A wiesz co, ostatnio zacząłem taką testować taką aplikację, która mierzy czas. I siadam do zadania i tam jest napisane, nad czym pracujesz. No to na przykład klikam, no obrabiam, nie? Lightroom. I to leci. I w tym momencie... Ja się czuję tak głupio, jakbym miał na przykład sprawdzić Instagram albo wejść na YouTube i oglądać jakieś filmy, bo tu mi czas leci, nie? To jest tak jakby zatrudnić jakiegoś menadżera w firmie, nie? Że patrzysz, o kurde, później po tygodniu przychodzi raport i wydawało mi się, że pracowałem tak długo, a tu patrzę 14 godzin tylko, nie? Kurczę, najgorzej, że na mnie takie aplikacje nie działają. Nie? Nie masz tak, że to jest taki bad? Nie. No chyba, że sobie coś mocno gdzieś tam zamierza, ale raczej nie.
Jeśli wiem, że nie będę miała konsekwencji z tego telefonu, z tej aplikacji, prócz raportu, to ciężko pewnie mi by się było zmotywować, żeby się jej słuchać. No, faceci mogą na przykład, faceci mają łatwiej, bo mogą ogolić głowę na łyso, nie? I powiedzieć, dobra, teraz się zamieniam po prostu w takiego żołnierza i będę tutaj coś robił. Nie, wiesz, taka zmiana zewnętrzna, nie? Co pozwala tak wyjść jakby z siebie, z tych dawnych jakichś przyzwyczajeń. Chociaż kobieta to może się przebrać i też ma, nie? Ale mówi się motywacja. Też, że kobieta zmienną jest, więc no też możemy i włosy pofarbować i przejść zmianę. Albo niektórzy też fotografowie radzą coś takiego, że okej, to idziesz obrabiać, to nie idź w piżamie, nie? Nie, że tylko bluza i tak, na dole piżama, tylko tak jak do biura. Tak, ja nigdy nie siadam w piżamie do obróbki zdjęć. Ja zawsze muszę rano wstać, mam taki gdzieś tam swój rytuał, wiadomo, poranna toaleta, kawa, muszę się ubrać. Nie pracuję, wiadomo, tak jak w biurze, jak pracują ludzie w biurze, gdzieś tam elegancko ubrani, ale muszę być taka już ubrana, rozbudzona, nigdy gdzieś tam z marszu w piżamie do kompa. Nie. Ja muszę mieć taką tą swoją jakby przestrzeń ogarniętą. Wtedy się mogę w pełni skupić. Czyli jak kurier przyjeżdża z albumami, to nie zostaje ciebie jakby. Nie. W proszku. Nie. Znaczy no zawsze gdzieś tam w dresach i ten, ale nigdy nie jest to takie z marszu w piżamie. Obiecałem, że zahaczymy o temat wideo, dlatego że zauważyłem u ciebie takie wideo promocyjne, może takie bardziej wizerunkowe. Tak. I tobie zrobili to wizualni wideo, wymieniam, tak, kryptoreklamę. Tak, dokładnie. Możesz opowiedzieć o procesie powstawania tego filmu? Jak to był, skąd pomysł i w ogóle to było zrobili? To było bardzo spontaniczne, bo pojechaliśmy z jednym, z Michałem, z jednym chłopakiem z wizualnych nad morze zrobić sesję ciążową. W ogóle tam siostrze Michała. Więc gdzieś tam mieliśmy dużo czasu, ta sesja była taka totalnie na luzie. I Michał tak do mnie mówi, a weź ty się tutaj z dwa razy przebiegnij z tymi aparatami. No i zrobiliśmy pierwszy filmik o zachodzie słońca. Ja tam pobiegałam w tym słońcu trochę włosami potrzepałam i w sumie gdzieś tam Michał mówi, że mi to złoży i to pójdzie w sieć, więc jakby to nie było takie zamierzone i planowane. Jako mi to złożył, ja się nie spodziewałam takiego efektu w ogóle, że to będzie tak fajnie wyglądać. Gdzieś tam w ogóle widziałam nawet u jakichś innych zagranicznych fotografów takie filmiki i mówię, dobra, no puszczam to, zobaczymy jaki pójdzie tego odbiór, żeby to też nie było, że tak, w ogóle miałam opory przed wrzuceniem tego filmiku pierwszego. Czy tak już nie A za co bardzo tak się... blokowało? W sensie, czy nie za bardzo się już tak pokazuje, ja jako ja. Ale w każdym bądź razie puściłam to w eter i w ogóle był bardzo pozytywny odzew. Gdzieś tam dostałam mnóstwo komentarzy. Inni fotografowie mi pisali, że w ogóle oni by też chcieli coś takiego i czy ktoś tam nawet pytał, czy ja bym nie miała nic przeciwko. Ja mówię, nie no, co ty, super, nie? I tak już właśnie po tym filmiku stwierdziliśmy, że zawsze na otwarcie kalendarza będziemy robić jakąś taką małą reklamę mnie i moich zdjęć. Super pomysł. Tylko super. Jeszcze ja bym... Jakbym był twoim coachem, byś mnie zatrudniła, to bym ci powiedział, że na stronę o mnie trzeba wrzucić. Właśnie chciałam to zrobić i cały czas o tym myślałam, ale jakoś tak nie mam czasu. Powiem ci, że tak, że wideo to jest miazga, nie? Tak z punktu widzenia marketingowego. No bo są zawsze trzy kanały, nie? To powtórkę zróbmy. Tekst, wideo i głos, który teraz właśnie transmitujemy, ale najmocniejsze jest to wideo, bo to jest jednak taka najbardziej emocjonalna więź, nie? Która cię łączy z tymi, którzy oglądają, więc to poleciłbym, bo no, masz naprawdę, wiesz, fajną rzecz, nie? Ja bym tego nie rezygnował z używania. No nie, nie zawahałbym się tego użyć. Nie, ja wiem właśnie, że ja muszę to wrzucić na tą stronę swoją. I muszę się po prostu do tego zmotywować, ale właśnie na dniach będziemy nagrywać nowy filmik, gdzieś tam już pomysł jest, bo ja co roku w grudniu otwieram zapisy na rok 2023 i to gdzieś tam fajnie taka właśnie akcja promocyjna jest.
Fajnie, w formie tego filmiku. Nie mogę w takim razie doczekać, żeby zobaczyć. Jeszcze mam dwa pytania. Jeżeli cię czas nie goni, to bym chciał zahaczyć takie dwie części rozmowy. Bardzo miło mi się rozmawia. Mam nadzieję, że nie gadam żadnych głupot. No to dobrze. To dobrze. A słuchaj, bo jedna rzecz to współpraca z innymi fotografami. Ja zauważyłem, że ty z Olą Błaszkowską robiłaś jakieś wspólne rzeczy. Mhm. Nie mówię o jakiejś tam transmisji, tylko chyba jakieś zdjęcia miałyście wspólne ze sobą i tak się zastanawiam, bo to jest takie fajne. Mnie to zawsze tak raduje, jak widzę właśnie młode dziewczyny, tu się skrzykną ze sobą i tak dalej. Mniej to widzę u panów, że tak nie ma czegoś tak mocno tego wypromowanego, że hej, chłopaki się tam skrzykują i jadą, na przykład realizują jakiś tam materiał wspólnie. Wiesz, to jest taka fajna wymiana doświadczeń, że nie wszystko musi się opierać na takich, powiedzmy, kryteriach opartych o kasę, nie? Mm-hmm, że ja cię tak. Tu zatrudnię, to chodź albo coś, nie? Że można na przykład właśnie, a to słuchaj, ja ci pomogę, bo masz tam jakieś zlecenie, może tak. Potrzeba drugiego fotografa i podejrzę, jak ty pracujesz, może coś podpowiem też swojego. Nie, no fajne dokładnie. Ja bardzo lubię gdzieś tam rozmawiać z innymi fotografkami. Mówisz, nie wiem jak jest właśnie u panów, ale ja w ogóle coraz mniej jakby mam wrażenie, widzę fotografów płci męskiej. Kobiety chyba dominują rynek. Albo ja po prostu gdzieś na Instagramie obserwuję prawie Mówisz same fotografki. Mówisz stricte o fotografii ślubnej, tak? Tak, mówię o ślubnej, bo ja gdzieś tak mocno się w to zaangażowałam i tak mi się wydaje. Ale zobacz, to jest też zmiana, nie? Taka, bo nie, tak. Nie było tak dużo kobiet. No właśnie, kiedyś mi się wydawało, że to mężczyźni bardziej ten... Ja też szczerze ci powiem, że ja się tak troszeczkę odcięłam jakby od obserwacji innych fotografów. Więc ja może też nie wiem, może ja nie nadążam, bo ja bardzo staram się unikać tego porównywania się, bo to jest zgubne i ja potrafiłam sobie sama podcinać skrzydła i mówię sobie, Boże, czemu ja nie robię takich zdjęć jak oni? Czemu ja tak nie potrafię? I staram się po prostu jak najmniej obserwować i jak najmniej się skupiać na zdjęciach innych, ale jak najbardziej, wracając do twojego pytania, uwielbiamy się wspierać, tak mi się wydaje. Czy właśnie jak z Olą Błaszkowską, to też była taka sytuacja, że my się w ogóle prywatnie gdzieś tam znamy. Kiedyś dodałam na Instastory takie pytanie. Była pandemia i chciałam zrobić takie live'y z innymi fotografami. I zadałam pytanie na Instastory, kogo by tam chcieli usłyszeć. I wszyscy właśnie, że Ola, Ola, Ola. I ja napisałam do Oli tak niepewnie, czy w ogóle ona by się zgodziła, bo ja to taki, mi się tak wydawało, że taki laik jestem i czy ona w ogóle będzie chciała ze mną pogadać. No i ona tak otwarcie w ogóle, i zanim zrobiłyśmy tego live'a, to gdzieś tam skontaktowałyśmy się też telefonicznie i w ogóle gadało nam się, jakbyśmy się znały kupę lat. I zrobiłyśmy tego live'a i był mega fajny odbiór i my gdzieś tam ten kontakt prywatnie nam został, gdzieś spotkałyśmy się, ja do niej pojechałam na krótki urlop, także tak fajnie to się potoczyło, ona zrobiła mi sesję z moim mężem i właśnie była sytuacja, że miałam super zlecenie, ale jakby bardzo ciężko było mi to rozegrać logistycznie, bo musiałabym być w piątek w Krakowie, a w sobotę w Szczecinie. Ale tak nie mogłam tego odpuścić i tak mówię, Ola, mam takie fajne zlecenie i tak dalej. Ola tak mówi, ty no dawaj, pomogę ci. Pojadę z tobą, ty skończysz 2 godziny wcześniej i w nocy jakby wrócę sobie do Szczecina. Mój mąż był kierowcą, więc jakby nie mogłam sobie spać. I to właśnie tak wynikło, że taka w ogóle totalnie bezinteresowna pomoc, nie? I oczywiście patrzyłyśmy obie, jak pracujemy i zobaczyłam właśnie tą kolosalną różnicę, zupełnie dwie inne wrażliwości, bo ja to jestem taki harpagan, u mnie właśnie wszystko takie energiczne, a Ola mi zaimponowała tą taką ciszą, znaczy ciszą, takim spokojem, zupełnie inaczej podchodziła do tej sesji. I to też mi od razu dało do myślenia, że może ja za dużo i za intensywnie biegam tak przy tych parach. Także, ale właśnie to jest to, że każdy jest inny i jakby klient trafia do nas. Tak mi się wydaje, że przyciągamy do siebie swój na swego jakby trafia. O tak.
Tak, to rzeczywiście tak to jest. I fajnie, że tak podkreśliłaś to, że patrząc na innych fotografów i na ich styl pracy, jednak coś tam możemy sobie swojego z tego wyłuskać. Nie mówię tutaj o całkowitej zmianie, bo to znowu jest ten sam temat, że żebyś się zmieniła, no to już nie byłabyś sobą. Nie. A słuchaj, a jakoś ostatnie takie zagadnienie, to jeszcze odkryłem, jakiś czas temu pracowałaś wraz z panią grafik nad swoją identyfikacją wizualną, że tak zaszpanuję, że znam ten termin. I właśnie jestem ciekaw, jak wyglądał ten proces. Jakbyś mogła tak zdradzić kilka szczegółów, jak to u ciebie wyglądało, bo może to będzie inspirujące też dla fotografów, którzy czują, że ich marka trąci myszką na przykład. Ale skąd się wziął pomysł, pytasz, czy... No ogólnie, jak to wyglądało tam w twoim przypadku. Znaczy, ja właśnie, to był bardzo długi proces, bo ja bardzo długo marzyłam o jakimś symbolu, motywie, który będzie się kojarzył ze mną, że pomyślisz Sobotka i no teraz w tym przypadku jest to pszczółka. Ja kombinowałam, coś tam próbowałam z moim znakiem zodiaku, jakieś takie różne dziwne rzeczy i tak dalej. I znowu dodałam na Instastory pytanie, z czym się kojarzy, i wszyscy gdzieś tam wiadomo dawali takie oczywiste rzeczy typu kwiaty, ciepło, słońce. I ja mówię, Boże, no słońce, gwiazdy, to wszystko już jest, to wszystko już było. I to nie będzie takie bardzo indywidualne, bo nawet sama nazwa, identyfikacja. I jakoś z moją przyjaciółką tak siedziałyśmy, myślałyśmy i rzucałyśmy hasłami. I padła ta pszczółka. I ja mówię, kurczę, czy to nie jest dziwne, głupie, wiadomo, jak to są jakieś wątpliwości. Potem zaczęłam czytać o tej pszczółce. Okazało się, że ja mam dużo z nią wspólnego, gdzieś tam moje zwierzątko duchowne, jakieś takie inne rzeczy. I te wszystkie symbole typu ciepło, kwiaty, słońce, miód i w ogóle sprowadzały się jakby do jednego mianownika. I tak to powstało z pszczółką. Także bardzo długo o tym myślałam. Od tego wszystko wyszło, tak? Kolorystyka, fonty. Tak. Wszystko już było tak robione pod pszczółkę i przyznam szczerze, że ugrałam to marketingowo, udało mi się to ugrać marketingowo super, bo w ogóle w tym roku jest dużo akcji związanych z pszczołami, bo no ratujmy pszczoły, po prostu pszczoły gdzieś tam są już takim dość mocno gatunkiem zagrożonym, a że wiadomo, bez pszczół nie da rady i było dużo jakichś motywów pszczół, gdzieś jakaś kolekcja biżuterii była, w Empiku też jakaś seria pszczół i ludzie mi wysyłali na Instastory zdjęcia, o zobacz, może ci się przyda, a może chcesz, od razu mi się skojarzyło z tobą i ja naprawdę nie zliczę, ile ja takich wiadomości dostałam i to był po prostu efekt, który ja chciałam uzyskać, robiąc tą identyfikację, że ktoś będzie mnie z czymś kojarzył i naprawdę fajnie to wyszło. Także warto szukać i kombinować i się nie bać, bo ja się bardzo długo zastanawiałam, czy to oby na pewno ludzie nie skojarzą, bo pszczoła też tak naprawdę żądli, ale jak ktoś się zagłębi, to pszczoła żądli tylko raz i tam, gdy jest zagrożona i ona umiera, więc to no głęboki temat, ale jest to w ogóle dość głębokie, więc warto gdzieś tam troszeczkę głębiej zajrzeć i pomyśleć. A fajnie, że takie właśnie były przypominacze, które odpaliły ludzką reakcję. To właśnie profesor Johna Berger w takim efekcie wirusowym, w takiej książce właśnie o tym pisał. To bardzo, bardzo ciekawe w ogóle koncepcja. Można by było zgłębić, jakby ktoś jeszcze nie słyszał o tym, to polecam. Natalio, słuchaj, a jakbyś miała słuchaczy z jakąś jedną myśl zostawić, z jedną myślą zostawić to, co to by było? No, chyba przede wszystkim to, żeby być sobą, być cierpliwym, bo nic nie przychodzi tak naprawdę na pstryknięcie palcem. Także i być wyrozumiałym, bo mówię, dzisiaj nie wyszło, a jutro może być strzał i zrobicie zdjęcie życia. Ja się podpisuję, dołączam, że w zasadzie wszyscy jesteśmy o jedno zdjęcie od naszego zdjęcia życia. Dokładnie. Wystarczy właśnie spróbować. Dzięki serdeczne za rozmowę. Dziękuję bardzo.